autyzm, a właściwie spektrum autyzmu, tak to jest taka coraz częściej stwierdzana przypadłość, szczególnie w przypadku dzieci. Na czym polega problem z autyzmem, pańskim zdaniem? To rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, jest to szerokie spektrum, więc tam są różne przyczyny występowania tych autystycznych przypadłości. Ja się zajmuję, tak jak wspomniałem, zespołem ułamliwego chromosomu X, gdzie te autystyczne problemy są bardzo, bardzo silne. Nie ma chyba jednego genu, czy jednej jakby przyczyny, która ten autyzm powoduje. Także nawet mówiąc, że pracujemy nad autyzmem, zwykle jest tak, że pracujemy nad pewną jego formą. Także może to być warunkowane jednogenowo, może to być warunkowane jakimiś większymi problemami, nawet jeśli chodzi o morfologię mózgu i o to, jak funkcjonują pewne części mózgu. Także nie ma jednej jakby przyczyny, jednego złotego leku, który mógłby te wszystkie formy autyzmu wyleczyć. Stąd myślę, że jest to po prostu ciężki temat i pracujemy bardzo ciężko nad tym, żeby po prostu coś nowego terapeutycznie wykrzesać z tych swoich badań. Na czym polegają Państwa prace, Pańskie prace i jaki cel chce Pan osiągnąć? Przede wszystkim chcemy zrozumieć, czym tak naprawdę jest autyzm i jak warunkowane są te zachowania, które obserwujemy na poziomie molekularnym. Ja nie jestem klinicystą, także staramy się zrozumieć, jak neurony funkcjonują, jak funkcjonują te części mózgu, które warunkują pewne zachowania, które wymagają naprawy. W tej chwili zajmuję się, o czym będę miał okazję mówić dzisiaj, zajmuję się takim kanałem jonowym, który jest w mitochondriach, wewnętrznej błonie mitochondriów. To takie organella komórkowe, które służą głównie do produkcji energii w komórkach. Natomiast było dla nas rzeczą niezwykle ciekawą, że regulując przepustowość takiej błony w takim małym organelu w komórce, jesteśmy w stanie wpływać na zachowania. I możemy indukować właśnie zachowania, które mieszczą się w spektrum autyzmu. Było to dla nas naprawdę dużym zaskoczeniem. A jest to o tyle ciekawe, że mamy i znamy już farmaceutyki, które taki kanał jonowy potrafią regulować, zamykać lub otwierać. Więc jest tutaj potencjalny terapeutyczny jakiś... No, możemy terapeutycznie po prostu wykorzystać to nasze odkrycie. No i mam nadzieję, że tak się stanie. Oczywiście droga jest bardzo daleka, bo wiadomo, że od badań tak zwanych przedklinicznych do badań klinicznych droga jest długa i na pewno nie usłana różami. I niewiele leków, które sprawdzają się nawet w modelach zwierzęcych, trafia później do szpitali. No ale trzeba pracować, trzeba próbować, bo inaczej no, nic nowego tak samo z siebie się nie stanie. Także celem jest to po prostu, żeby przynajmniej dla tych chorych z zespołem ułamliwego chromosomu X, dla których praktycznie nie ma żadnych leków, jest to bardzo ciężka choroba genetyczna, monogenowa, więc tutaj nie ma praktycznie dla nich żadnej skutecznej terapii. No i staramy się objawowo przynajmniej pomóc i po prostu pacjentom i rodzinom jakoś to życie poprawić, polepszyć. Z jakimi objawami zmagają się te osoby? To jest bardzo różnie, dlatego że jest to choroba związana z chromosomem X, więc mężczyźni, chłopcy są naprawdę no, mocno dotknięci tą chorobą. Dziewczynki, jako że mają dwa chromosomy X, czasami te objawy są dużo, dużo lżejsze. Spektrum jest bardzo duże. To, że właśnie ten gen, który reguluje funkcjonowanie neuronów również, ale wszystkich praktycznie komórek, ale neuronów w szczególności, powoduje bardzo duże problemy intelektualne. Także i spektrum autyzmu. Pyta pani o objawy. No myślę, że te socjalne objawy są najcięższe. Sam spotkałem pacjentów, którzy... Pamiętam, rozmawiałem z mamą, która miała właśnie syna chorego i syn miał wtedy, wydaje mi się, lat 12 i powiedziała mi, że przez cały ten okres
bycia z nim, nigdy nie popatrzył, nigdy nie miał z nim kontaktu wzrokowego, nigdy praktycznie. Nigdy nie czuła, że on jest świadomy i tego, że ona tam jest, jej obecności. I to naprawdę było dosyć wstrząsające i powiedziała, że nigdy nie odezwał się do niej, nigdy w jakikolwiek sposób nie miała z nim jakiegokolwiek kontaktu. I powiem pani, że ciekawą rzeczą było to, że tę samą mamę spotkałem parę lat później, kiedy syna zapisano na takie badania przedkliniczne, gdzie testowano nową terapię, którą wymyślono właśnie na Harvardzie. Ona sprawdzała się doskonale w tych modelach zwierzęcych, przedklinicznych, natomiast nie udała się praktycznie w tych badaniach już klinicznych na pacjentach. Uznano, że nie jest wystarczająco skuteczna, żeby inwestować pieniądze. Same badania kliniczne to są setki milionów dolarów, więc inwestorzy muszą wiedzieć, że naprawdę warto w taki lek inwestować. No tak niestety jest. Ale to czego nie zapomnę, mama powiedziała mi, że przyszła w ogóle bardzo szczęśliwa i powiedziała mi, że wie pan, badali, rozumiem, że ta terapia się nie udała. Bardzo się cieszę, że mój syn skorzystał. Natomiast chciałem panu powiedzieć, że po tej terapii syn po raz pierwszy spojrzał mi w oczy i powiedział: mamo. I powiedziała: ja wiem, że to może dla pana niewiele znaczy i ta terapia jest nieskuteczna, ale dla mnie to znaczy wszystko. I ja to będę pamiętał do końca życia. I wydaje mi się, że to jest chyba największa nagroda, jaką my możemy dostać. Bo rzeczywiście jest tak, że ciężko jest z taką nową terapią wejść do szpitali i do pacjentów, ale jest to jakaś nagroda, że czujemy się, że jesteśmy może jeden krok bliżej. Także warto próbować i trzeba próbować. A proszę mi powiedzieć, czy skoro poruszamy się w obszarze wady określonego genu, czy my możemy mówić o dziedziczności tej choroby? Ta choroba jest definitywnie dziedziczna, także no, oczywiście są testy, więc rodzice, którzy, zwłaszcza mamy, które są nosicielami mutacji w tym genie, mogą sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli jest jakaś historia w rodzinie tego typu problemów, to można się przebadać dość łatwo. Nie wiem, jak to jest w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych te testy można zrobić, myślę, że w Polsce też bez problemu. Także tak, jest to niestety dziedziczne, zgadza się. I tak jak mówiłem, dotyka to chłopców szczególnie z racji tego, że mają tylko jeden chromosom X. Także dziewczynki mają jeszcze szansę, że te objawy nie będą tak silne. A czy objawy tej choroby pojawiają się definitywnie u wszystkich osób, które mają ten uszkodzony chromosom? Tak, to znaczy pojawiają się u wszystkich z różnym nasileniem. Te stopnie problemów intelektualnych czy upośledzenia są rzeczywiście różne. Zależy też to od tego, jaka to jest mutacja. Czy wyłącza ten gen zupełnie z aktywności, czy też jakoś go tam moduluje. Także są różne rzeczywiście stopnie tego upośledzenia i tych objawów, ale dotyka to wszystkich. Zapytam pana o rzecz być może trochę dziwną, ale wśród wielu Polaków pokutuje pogląd, który wskazuje na to, że na przykład szczepienia stymulują rozwój autyzmu. Wiedziałem. To pytanie się rzeczywiście często pojawia. Powiem pani tak, przejrzałem dość dużo literatury na ten temat i nie znalazłem tam naprawdę żadnego dowodu na to, że przyjmując szczepionki można rozwinąć autyzm. Muszę jednak zaznaczyć, że rzeczywiście wydaje mi się z tego, jak rozumiem, bo z tym środowiskiem ludzi, którzy twierdzą, że rzeczywiście szczepienia wywołują autyzm, nie mam za wiele styczności, ale wydaje mi się, że trzeba do wszystkiego podejść po prostu naukowo, że tak powiem, i zobaczyć, jakie są za i przeciw. Wydaje mi się, że ci ludzie bazują na bardzo niewielu, które na niewielu przypadkach, gdzie rzeczywiście szczepionki jakieś są, prawda, jakby to powiedzieć, uboczne efekty się czasami pojawiają i to jest naturalne, w każdej terapii pojawiają się uboczne efekty. Wydaje mi się, że po prostu budują swoje argumenty na właśnie tego typu sporadycznych przypadkach. Nie stwierdziłbym jednak, że powodują szczepienia autyzm, nawet jeśli sporadycznie jakieś problemy intelektualne i chorobowe występują u ludzi po szczepieniach. Natomiast drugim argumentem wydaje mi się jest to, że mowa jest głównie i wydaje mi się, że mają na myśli szczepionki stare, to znaczy starego typu, które mają adiuwanty, jako adiuwanty miały metale ciężkie. Takich szczepionek już się w tej chwili nie produkuje, więc wydaje mi się, że no, ten argument jest po prostu nieprawdziwy.
W jakiej perspektywie, jak określiłby Pan perspektywę pojawienia się leku, który może być faktycznym, prawdziwym wsparciem zabijaków? I to jest moim zdaniem doskonałe pytanie i też duży powód do optymizmu, dlatego że jest bardzo dużo terapii w tej chwili, nawet terapii genowych. W Stanach Zjednoczonych nie boją się zupełnie terapii genowych, nie boją się wektorów przenoszących geny i podawania ich ludziom. Natomiast wszystko musi być absolutną ścisłą kontrolą i w tej chwili jest bardzo dużo terapii, nie tylko na różne formy autyzmu, nie tylko na zespół łamliwego chromosomu X, ale także na choroby Parkinsona, Alzheimera, tych naprawdę klinicznych testów jest bardzo, bardzo dużo. Pytanie tylko, czy one do czegoś doprowadzą i czy te nowe terapie, te badania kliniczne po prostu przejdą. Więc czasowo, no, z każdym rokiem coś nowego nas zaskakuje. Słyszymy o nowych terapiach, ale za chwilę słyszymy o fantastycznych terapiach, które niestety nie przeszły na przykład fazy trzeciej. To wszystko trwa latami, także ciężko jest powiedzieć, kiedy coś będzie dostępne dla pacjentów, no ale mam nadzieję, że w przeciągu, no nie wiem, może 5 lat będziemy w stanie coś nowego zaproponować. A wiem skądinąd, że w kręgu Pańskich zainteresowań naukowych leży również depresja. Tak jest. Mamy szansę na lek, który skutecznie upora się z coraz powszechniejszą depresją? Z depresją jest wielki problem, nawet jeżeli patrzymy na to molekularnie. Dlatego, że tylko 30... Ja nie jestem klinicystą, więc będę się opierał tylko na danych, które mam od swoich kolegów, z którymi pracuję w Stanach Zjednoczonych, ale problem jest często taki, że myślę, że gdzieś mniej więcej 30% pacjentów w ogóle odpowiada na tą antydepresyjną terapię. No i żongluje się tymi po prostu antydepresantami, zapisuje się i próbuje antydepresanty różnej klasy w różnych dawkach. Czy będzie jakiś nowy lek? Na pewno ketamina, o której myślę Państwo słyszeli, która została wynaleziona, ketamina sama w sobie nie została wynaleziona na IL, natomiast jej użycie w takich niskich dawkach, które nie mają jeszcze tego efektu anestezji, na właśnie depresję została opracowana wiel i to działa wspaniale. I to działa nawet na lekooporną depresję. Sam znam przypadki, kiedy zgłaszali się do szpitala chorzy, którzy twierdzili, że jeżeli nie dacie nam jakiegoś leku, to ja popełnię samobójstwo. Po prostu wychodzę tymi drzwiami i zaraz mnie nie będzie. Kładziony jest taki pacjent na łóżeczko i dożylnie niskie dawki ketaminy. Po 15-40 minutach zupełnie inny człowiek. Widziałem takich właśnie ludzi. Więc to jest na pewno duży przełom, zwłaszcza dla tych pacjentów, na których normalne antydepresanty nie działają. Antydepresanty mają to do siebie, że niezwykle często niosą ze sobą środki uboczne w trakcie ich przyjmowania. Jak jest z ketaminą? Trzeba być bardzo ostrożnym z ketaminą. Ketamina w ogóle była też znana jako taki, bym powiedział, stymulant klubów nocnych. To w Indiach bardzo, bardzo chętnie z niego się jeszcze dzisiaj korzysta. Na pewno nie można przedobrzyć. Musi być to podawane pod ścisłą kontrolą w odpowiednich dawkach, dlatego że może też psychotyczne różne efekty wywołać. Ketamina jest znana z tego, ale jest to wszystko, no po prostu, to wszystko zależy od dawki. Więc te, które są bardzo niskie dawki, które są podawane jako antydepresant, ale musi to być wszystko podawane, tak jak już mówiłem, pod kontrolą. I wtedy nie powinny się żadne efekty uboczne niepożądane pojawiać. A pacjenci chorujący na depresję bardzo często sięgają po argument, nie będę łykał żadnych tabletek, żadnych pigułek, ponieważ one uzależniają. Czy ketamina w tak małych dawkach może uzależnić? W tak małych dawkach wydaje mi się, że nie może. Tu musiałbym zapytać kolegów. W Yale w tej chwili jest prowadzony bardzo duży, myślę, że na tysiącach pacjentów, program, który właśnie stara się odpowiedzieć na takie pytania, jakie są zagrożenia, jak to wszystko działa i jakie dawki i jak długo można przyjmować bez żadnych problemów. Ketamina ogólnie może uzależniać, ale w tak niskich dawkach nie powinna. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Zazwyczaj jest tak, że osoba chora na depresję musi przyjmować leki dość długo, pod absolutną kontrolą lekarską, ale też i odstawiać te leki w sposób wyważony i rozsądny. Czy mamy szansę na to, aby znaleźć lek, który spowoduje, że przejdziemy terapię, odstawimy, skończymy ją i będziemy po prostu zdrowi?
No byłoby to rzeczywiście duże osiągnięcie, natomiast tak jak Pani wspomniała, wszystkie leki, które modulują neurotransmitery, muszą być przyjmowane powoli i odstawiane powoli, dlatego że te przekazy międzyneuronalne, nazwijmy to, muszą być pozbawiane tego stymulanta w sposób wyważony i w dłuższym okresie czasu. Natomiast w tej chwili nie wiem, czy jest nadzieja na coś, tak jak Pani mówi, jak aspiryna, którą można by było zażyć w momencie jakichś tam, prawda, depresyjnych myśli i w rano wstać, czuć się dobrze, pójść do pracy i ten lek odstawić. Wydaje mi się, że większość badań w tej chwili skupia się na tym, żeby znaleźć antydepresant, który będzie działał na większą liczbę pacjentów, a nie tylko na 30%. Żeby po prostu znaleźć leki, które będą bardziej efektywne. Bo rzeczywiście jest tak, że widziałem pacjentów, na których przetestowano, myślę, z 10 do 15 antydepresantów w różnych konfiguracjach i nic z tego niestety nie działało. Także jest na pewno dużo, dużo pracy przed nami. Bardzo gorąco dziękuję Panu za spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Pozdrawiam. Dziękuję.